4 czerwca 1944 roku amerykańska marynarka wojenna dokonała niezwykłego wyczynu. Zdobyła jeden z groźnych hitlerowskich U-botów. Samoloty zbliżały się i wywoływały nas. Frenchy, jak mnie słyszysz, mam w polu widzenia okręt podwodny. Okręt był na powierzchni. Natychmiast przekazaliśmy tę wiadomość kapitanowi. Powiedział, muszę mieć ten okręt. Strzelali do nas. Wydałem rozkaz wszyscy opuścić okręt, zatopić okręt. Płynąc w stronę okrętu podwodnego, mijaliśmy niemieckich marynarzy, którzy go opuścili. Ratujcie nas, prosili. Jeśli ktoś o tym wspomni, nie zostanie oddany pod sąd, lecz rozstrzelany o wschodzie słońca. Spodziewaliśmy się, że tajne materiały będą ukryte w zaminowanym schowku. Wszystko, czego dotykaliśmy, mogło wybuchnąć. Na U-505 znaleziono szczegółowe instrukcje dotyczące wykorzystania niemieckiego wojskowego systemu mechanicznego szyfrowania rozkazów i meldunków w łączności radiowej oraz odnośny sprzęt. To przyspieszyło upadek potężnego imperium U-botów. Historia zdobycia U-bota 505. W czerwcu 1940 roku II wojna światowa trwała już prawie rok. Hitler właśnie podbił kolejny kraj, Francję. Gdy oddziały niemieckie wkraczały do Paryża, kilkaset kilometrów dalej, w Hamburgu, kładziono stępkę pod kolejne groźne okręty podwodne, czyli Unterseebooten. Chociaż ten U-505 zbudowano, gdy III Rzesza znajdowała się u szczytu swojej potęgi, okręt pomógł rzucić tę pozornie niezwyciężoną flotę na kolana. Grupą niemieckich okrętów podwodnych dowodził srogi i potężny admirał Dönitz. Po kapitulacji Francji Dönitz przeniósł swoją bazę operacyjną do Lorient, skąd miał łatwy dostęp do alianckich szlaków żeglugowych. W Lorient Dönitz miał do dyspozycji umocnione schrony dla swoich cennych okrętów. W pierwszych latach II wojny światowej alianci nie wiedzieli, jak sobie radzić z tymi śmiercionośnymi jednostkami. U-boty swobodnie patrolowały wody Atlantyku. Niemcy odnosili takie sukcesy na lądzie i wodzie, że załoga nowego U-505 martwiła się, czy zdąży wziąć udział w wojnie. U-505 dowodził kapitan Axel Olaf Löwe, którego nazwisko po niemiecku znaczy lew. Dowódca szybko zdobył szacunek załogi. Traktował nas jak ludzi, po prostu tak jak trzeba. Nie jak chłopców na posyłki, na których można się było wyżyć. Nic z tych rzeczy. Löwe i jego ludzie przez 4 miesiące uczyli się, jak obsługiwać okręt, który na długo miał stać się ich domem. Każdy marynarz musiał doskonale znać swoje zadanie. Od tego zależało życie jego i jego kolegów. Załoga ćwiczyła zanurzanie, wynurzanie, strzelanie do celów nawodnych i samolotów. Wzajemnie się motywowaliśmy. Nasz okręt funkcjonował doskonale. Bardzo się staraliśmy. Byliśmy dumni z naszej jednostki i jej załogi. Musieliśmy znać każdą śrubkę, najmniejszy fragment okrętu, by nawet po ciemku móc znaleźć usterki i usunąć je. To było niezwykle istotne. Na okręcie podwodnym trzeba poznać specyfikę wybranych zadań, co nas irytowało. Szczególnie denerwujące było ćwiczenie szybkiego poruszania się po drabinkach i krycia się we wnętrzu na wypadek alarmowego zanurzenia. Wachtowi z pomostu musieli być niewiarygodnie szybcy, a obsługa broni pokładowej musiała być jeszcze sprawniejsza. Ćwiczyliśmy to nawet w porcie. Po zakończeniu szkolenia U-505 przydzielono pierwsze zadanie bojowe – patrolowanie wód Afryki Zachodniej.
Stany Zjednoczone brały udział w wojnie od zaledwie 2 miesięcy, gdy w lutym 1942 roku U-505 opuścił Lorient. W ramach działań wojennych Ameryka dostarczała do Anglii żywność i materiały. Bez tych dostaw Wielka Brytania nie mogłaby oprzeć się niemieckiej inwazji. Hitler wiedział o tym i planował głodem zmusić Anglię do uległości. Wysyłał swoje U-boty, by zatapiały alianckie konwoje. U-boty skutecznie spełniały to zadanie. W pierwszych latach wojny zatopiły 1600 alianckich statków handlowych, posyłając na dno oceanu tony cennego ładunku. O czasach tych Niemcy mówili, że były najszczęśliwsze, przynajmniej dla nich. To był najdłuższy okres nieprzerwanych sukcesów niemieckich okrętów podwodnych w zwalczaniu alianckiego transportu morskiego. W czasie pierwszych wypraw U-505 pomógł Vaterlandowi, zatapiając 7 alianckich statków o łącznym ładunku 40 tysięcy ton. Okręt przepłynął 26 tysięcy mil, w tym tylko 814 w zanurzeniu. Przez cały ten czas ani razu nie został zaatakowany. W czasie pierwszych 6 miesięcy na morzu załoga zatopiła wiele jednostek, więc jej morale było bardzo wysokie, a życie na okręcie przyjemne. Pewnego dnia kapitan Löwe wypatrzył na horyzoncie żaglowiec. Chociaż statek Romar płynął pod banderą Kolumbii, neutralnego państwa, Löwe uznał, że to pułapka i rozkazał zająć stanowiska bojowe. Oddali strzał ostrzegawczy ze 105, by zmusić Romar do zatrzymania się. Chcieli przeszukać statek i sprawdzić, czy to przyjaciel, czy wróg. Romar nie zareagował na strzał ostrzegawczy, więc wystrzelono jeszcze kilka razy. Te strzały także zignorował. Kapitan obawiał się, że to jeden ze statków przynęt i postanowił go zatopić. Niektórzy przesądni marynarze uważali, że zatopienie statku żaglowego to zły omen. Chociaż załoga U-505 postrzegała to jako czyn usprawiedliwiony warunkami wojennymi, losy jej okrętu zmieniły się na gorsze. Wkrótce po tym wydarzeniu kapitan Löwe dostał zapalenia wyrostka i musiał opuścić okręt. Pod komendą następnego dowódcy U-505 zaczął prześladować pech. Załoga otarła się nawet o śmierć i naprawdę okręt wydawał się przeklęty. Jesienią 1942 roku U-505 wypłynął ze swojego schronu w Lorient z nowym kapitanem, Peterem Czechem. Załoga miała nadzieję, że pod jego dowództwem dokona wielkich czynów. Wszedł na pokład jako człowiek, z którym wiązano nadzieję. Byliśmy młodymi żołnierzami i obiecywaliśmy sobie wielkie sukcesy. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że sprowadzi na nas nieszczęście. Nie był człowiekiem miłym, władczy, zapatrzony w siebie. Znałem go tylko jako mata i podoficerowie po prostu nie mogli z nim wytrzymać. U-bot o długości 80 metrów z 60 mężczyznami na pokładzie to nie miejsce na osobiste konflikty. Na ograniczonej przestrzeni nawet tak proste czynności jak jedzenie i spanie okazywały się męką. Koje nigdy nie były zimne. Zawsze trzymały ciepło. Jeden wstawał, a drugi się kładł, bo musieli się zmieniać co 4 godziny. Nikt nie szedł w nich spać z przyjemnością, bo nie można było w ten sposób odpocząć. Leżało się wyłącznie na plecach, bo z powodu tej grubej rury nie można się było obrócić. Mieliśmy specjalne mydło do słonej wody. Normalne by się nie pieniło. Nie musieliśmy się golić. 5 miesięcy bez golenia. Mieliśmy długie brody. Tak naprawdę marynarzy zjednoczył pierwszy atak wroga. Dla załogi U-505 był on błyskawiczny i potężny. Pewnego dnia, gdy płynęli na powierzchni, zaskoczył ich brytyjski samolot i zanim zdążyli się zanurzyć, zrzucił kilka bomb głębinowych.
Podmuch eksplozji własnych bomb spowodował, że samolot utracił sterowność i rozbił się w oceanie. Niezwykłe było to, że w pierwszej chwili nie wiedzieliśmy, co się stało, dopóki nie zobaczyliśmy unoszącej się na falach ludzkiej głowy. Natychmiast dodaliśmy 2-2 i zrozumieliśmy, że zostaliśmy zaatakowani, ale jednocześnie strąciliśmy napastnika. Marynarze na U-505 byli głęboko wstrząśnięci. Niepokoili się, że ich uszkodzony okręt może nie pokonać ponad 7000 kilometrów dzielących go od Lorient. Ta klęska zrobiła na nas duże wrażenie. W drodze do domu nie rozmawialiśmy o niczym innym. W Lorient przyjęto nas jak odnalezionych synów. U-505 był najbardziej uszkodzonym okrętem podwodnym, jaki kiedykolwiek dotarł do portu. Niestety załoga remontowa zapowiedziała, że naprawa potrwa pół roku. W tym czasie załoga U-505 z rosnącym przerażeniem obserwowała, że coraz mniej ubotów powraca ze swoich wypraw. Szala zwycięstwa w bitwie o Atlantyk zaczynała się przechylać. To potwierdza fakt, że konwoje spokojnie przemierzają Atlantyk, a coraz więcej ubotów idzie na dno. Sami przeczuwaliśmy klęskę, ale nigdy o tym nie rozmawialiśmy, bo tak nas nauczono. Strat nie dało się wyrównać. Miesięcznie ze stoczni wypływało 10 okrętów, ale w tym samym czasie tonęło kolejnych 20. Zmiany te wynikały z kilku przyczyn. Stany Zjednoczone znacznie zwiększyły produkcję nowych okrętów oraz samolotów wyposażonych w lepsze radary i bomby głębinowe. Ameryka bierze udział w światowej wojnie, buduje różne typy okrętów. A co najważniejsze, alianci złamali niemiecki szyfr znany jako Enigma. To właśnie dzięki temu mogli ustalać pozycje wrogich okrętów podwodnych. Każdy ubot przewoził maszynę szyfrującą Enigmy, która zawierała 4 małe tarcze z wygrawerowanymi literami. Gdy przychodziła wiadomość z dowództwa niemieckiej marynarki wojennej, szyfrant sprawdzał w książce kodów, jak ustawić te tarcze. Ich układ był zmieniany codziennie. Mimo że alianci wiedzieli, jak działa Enigma, nie znali ustawień na dany dzień, więc nie mogli rozszyfrować informacji słowo po słowie, ale potrafili w przybliżeniu ustalić pozycję wielu ubotów. Inna sprawa, że Niemcy byli gadatliwi i dokładni. W każdej chwili musieli wiedzieć, gdzie jest każdy z ubotów, więc często korzystali z radia. Na szczęście Niemcy nigdy nie dowiedzieli się, że szyfr został złamany. Do końca przypisywali swoje wpadki sabotażystom i szpiegom. Marynarka Stanów Zjednoczonych miała nowe okręty i lepsze informacje wywiadowcze, więc mogła skutecznie ścigać groźne Unterseebooten. Stworzono Task Forces, grupy taktyczne zwane grupami łowców zabójców, złożone z lotniskowców i eskorty niszczycieli. Dzięki lotniskowcom marynarka mogła patrolować rejony Atlantyku, do których nie docierały samoloty startujące z lądu. To połączenie sił lądowych i morskich miało katastrofalne skutki dla niemieckiej floty. W pierwszym półroczu 1943 roku alianci zatopili 150 ubotów, niemal 2 razy więcej niż w ciągu całego poprzedniego roku. Gdy w lipcu 1943 roku U-505 był gotów wrócić do służby, kapitan Czech wiedział, że walcząc z wrogiem musi dać z siebie wszystko. Ale w ciągu następnych 3 miesięcy Czech nie miał wielu okazji, by zmierzyć się z nieprzyjacielem. Ledwie U-505 wypłynął z Lorient, zaraz musiał wracać do naprawy. Z 90 dni tylko 20 spędził na morzu. Ludzie zaczęli go uważać za pechowy okręt. Prowadzono prace nad przepisami, które potem wprowadzono w życie.
Nie można było tak po prostu powiedzieć, że chce się opuścić U-505, bo to zależało od dowództwa. Uważam, że ludzie nie byli zadowoleni. Ucieszyliby się, gdyby okręt w końcu bezpiecznie wypłynął na zadanie i wrócił, ale po tych wszystkich kłopotach z wypłynięciem spadło morale załogi i oczywiście kapitana. To już nie był nowy okręt podwodny, tylko sito. Gdy próbowaliśmy się zanurzyć, przeciekał tu i tam. Aż pewnego dnia na pokładzie pojawili się oficerowie Gestapo i stwierdzili, że to sabotaż i że nie chcemy więcej wypływać. To nie była prawda. Chcieliśmy, ale nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ okręt był uszkodzony. Reputacja pechowego okrętu miała demoralizujący wpływ na kapitana Petera Czecha. Był niezdecydowany. Stracił pewność siebie. To zrozumiałe. Nie był już takim samym człowiekiem, który obejmował U-505. To musiało go głęboko ranić, bo wiedział, jak wiele się po nim spodziewano. W końcu, w październiku 1943 roku, U-505 wypłynął na morze. 14 dnia podróży sonar wykrył dochodzące z bliskiej odległości dźwięki. Czech był pewien, że nadchodzi koniec. Kilka minut później okręt podwodny zatrząsł się od niemal bezpośredniego trafienia bomby głębinowej. Po kolejnych wybuchach zgasły światła. Pierwszy oficer usłyszał huk i zobaczył, że kapitan Czech upadł. Myślał, że stracił równowagę. Ale w przyćmionym świetle załoga zauważyła pistolet w jego dłoni i kałuże krwi koło jego głowy. Kapitan popełnił samobójstwo. Opuścił ich w środku bitwy. Służyłem wtedy w rufowym przedziale torpedowym jako mechanik. Nie wiedziałem, że dowódca się zastrzelił. Potem na rufę dotarła wieść, że Czech popełnił samobójstwo. Utrata dowódcy była dla nas czymś strasznym. W zamieszaniu pierwszy oficer Paul Meyer przejął dowództwo i wyprowadził okręt na bezpieczne wody. Marynarze pochowali kapitana w morzu. U-505 powlókł się z powrotem do Lorient. Zniechęconej załodze wydawało się, że nad jej okrętem ciąży klątwa. Gdy kapitan Harald Lange, zastępca Czecha, wszedł tydzień później na pokład, stanął twarzą w twarz z wyniszczoną załogą. Dowództwo niemieckiej marynarki wojennej uznało, że tylko jemu uda się przywrócić morale. Po wejściu na pokład U-505 zobaczył całkowicie zdemoralizowanych marynarzy. Ocenił, że zmiana ich nastawienia zajmie sporo czasu, ale zauważył ją już po 2-3 tygodniach. Gdy Lange doprowadzał załogę do równowagi, inny kapitan po drugiej stronie Atlantyku obejmował dowództwo grupy zabójców. Ten amerykański oficer, Daniel Gallery, miał mieć jeszcze większy wpływ na marynarzy U-505 niż ich własny kapitan. Gallery dowodził swoimi 6 okrętami z małego lotniskowca USS Guadalcanal. Będąc dowódcą, myślał globalnie. Jako pierwszy na Atlantyku regularnie wysyłał samoloty na nocne patrole. To miało sens, bo wtedy okręty podwodne wynurzały się, by naładować akumulatory. Nocne loty były jednak ryzykowne. Lądowanie na pokładzie małego lotniskowca było trudne nawet w dzień. Gallery stracił kilka samolotów, ale nigdy nie stracił człowieka. Gdy teraz oglądam filmy, przerażeniem napawa mnie widok samolotów lądujących na tych małych lotniskowcach. Myślę, że tamten miał 17 metrów szerokości i 150 długości. Wylądowanie na nim wcale nie było proste. Lotnictwo patrolowało Atlantyk dniem i nocą. Niemcy z myśliwych nagle stali się zwierzyną.
Spowalnialiśmy uboty, uniemożliwiając im wynurzenie. Nie mogły ścigać konwojów, zostawały w tyle. Nie mogły ich namierzyć, bo były pod wodą. To też miało ogromny wpływ na spadek morale niemieckich marynarzy. Te zmiany odzwierciedlały zapisy w dzienniku pokładowym U-505. W ciągu 12 dni okręt podwodny spędził na powierzchni tylko 60 godzin, a 228 w zanurzeniu, chowając się przed nieprzyjacielem. Ale załoga U-505 wierzyła, że odgrywa ważną rolę w działaniach wojennych III Rzeszy. Wkrótce jej marzenie się spełniło, ale nie tak, jak sobie tego życzyła. Wiosną 1944 roku ubot Haralda Lange oraz grupa taktyczna Daniela Galeriego patrolowały wody Afryki Zachodniej. Wkrótce miały wspólnie zmienić bieg historii. Kapitan Daniel Gallery zszokował swoich ludzi, ogłaszając, że zamiast zatopić kolejnego ubota, którego napotkają, spróbują go przejąć. Amerykańska marynarka wojenna nie zdobyła wrogiego okrętu od 1812 roku. Ryzyko było ogromne. Wszyscy wiedzieli, że załogi niemieckich okrętów podwodnych zaminowują swoje jednostki przed opuszczeniem. Każdy wrogi oddział abordażowy musiał szybko rozbroić te bomby albo sam skończyłby na dnie oceanu. Korzyści były imponujące, bo w ten sposób uzyskiwano wiedzę o sprzęcie wroga. Ludzie Galeriego przystali na ten szalony plan, ale nie wierzyli, że uda się go zrealizować. Kapitan zebrał nas wszystkich i przedstawił swoje założenia. Nie sprecyzował zadań, które mieliśmy wykonywać. Wszyscy uważaliśmy, że ma trochę nie po kolei w głowie. Dziwnie się z nim rozmawiało. Zapomnieliśmy o tym i wróciliśmy do zajęć. Niewiele o tym myśleliśmy. Gallery rozkazał wyszkolić na każdym okręcie grupę marynarzy, którzy wejdą na pokład i zabezpieczą zdobytą jednostkę. Od razu zgłosiłem się na ochotnika. Pytali, dlaczego to zrobiłem. Odpowiedziałem, że następnym razem w czasie akcji będę patrzył na wszystko z góry. Nie chciałem siedzieć na dole ze słuchawkami na uszach. Grupy taktyczne tygodniami bezskutecznie poszukiwały okrętów podwodnych. Pod koniec maja, gdy kończyło im się paliwo, obrały kurs na Casablancę, żeby uzupełnić zapasy. Wywiad marynarki poinformował ich, że w pobliżu jest ubot. Gallery postanowił to sprawdzić. Bardzo chciał go przejąć. Chociaż Amerykanie dysponowali dowodami obecności okrętu podwodnego, nie mogli go znaleźć. Kiedy kapitan Gallery był zajęty polowaniem na ten okręt podwodny, kapitan Lange z U-505 unikał nieistniejących wrogów. Za każdym razem, gdy wynurzał się, by naładować akumulatory, jego radar sygnalizował zagrożenie i U-505 musiał się chować. Radar podnosił fałszywy alarm. Wychwytywał sygnały nieprzyjaciół, którzy byli zbyt daleko, żeby stanowić zagrożenie. W tym czasie grupa taktyczna Galeriego znajdowała się w odległości 1000 kilometrów. W ciągu następnych dni obydwaj kapitanowie na podstawie fałszywych danych podejmowali decyzje, które coraz bardziej zmniejszały dzielącą ich odległość. Nocą 3 czerwca Lange w końcu mógł się wynurzyć na całe 4 godziny, żeby naładować akumulatory i dać ludziom odetchnąć świeżym powietrzem. Jak na ironię, radar U-505 milczał, gdy jeden z samolotów Galeriego przeleciał w odległości 11 kilometrów. Lange wierzył, że nareszcie wymknął się zabójcom, a Gallery obawiał się, że stracił swój okręt podwodny. W rzeczywistości jeden był niemal nad drugim. Następnego ranka, 4 czerwca, sonar zniszczyciela Chatelain wykrył obecność okrętu podwodnego. To był zwykły poranek. Nagle, kilka minut po 11, usłyszałem ten dźwięk. Okręt podwodny był niedaleko, jakieś 500-800 metrów od nas, pod kątem 60 stopni. Był naprawdę blisko.
Nie wyobrażacie sobie, jakie to ekscytujące. Polowaliśmy na niego od tygodnia. To była zabawa w ciuciubabkę. Jak zwykle. Kilka razy się do niego zbliżyliśmy, ale nam umykał. W niedzielę 4 czerwca w samo południe nasze niszczyciele przepłynęły tuż nad U-505. Leżałem na koi, gdy radiooperator poinformował mnie, że słyszy coś w słuchawkach. Weszliśmy na 11 metrów. To głębokość peryskopowa. Podszedłem do centrali i wysunąłem peryskop. Zobaczyłem dookoła siebie 5 niszczycieli na dobrych pozycjach i 10-12 samolotów w powietrzu. U-505 zanurzył się i wypuścił wabiki, żeby zmylić przeciwnika. Początkowo zadziałały. Chatelain strzelał do bombli powietrza, myśląc, że to okręt podwodny. Lange i jego załoga mieli nadzieję, że wydostaną się z pułapki. Ale Chatelain nie dał się długo zwodzić. Po kilku minutach okręt podwodny został bezpośrednio trafiony. Uderzenie przewróciło marynarzy. Zgasły światła i w ciemnościach ktoś krzyknął: "Ster uszkodzony, nabieramy wody." Gdy Lange to usłyszał, zrozumiał, że okręt został bardzo poważnie uszkodzony. Kapitan nie miał zamiaru poświęcać swojej załogi. Zarządził wynurzenie i opuszczenie okrętu. Okręt trafiły bomby głębinowe. Wszystko się zatrzęsło. Nie było światła. Mieliśmy uszkodzone głębokościomierze. Mogliśmy tylko zgadywać, na jakiej jesteśmy głębokości. Przypuszczam, że było to 200-300 metrów. Zrzuciliśmy balast i wynurzyliśmy się jak korek. Nie mogliśmy tego kontrolować. Samoloty zbliżały się i wywoływały nas. Frenchy, jak mnie słyszysz? Mam w polu widzenia okręt podwodny. Potem powiedział, że ostrzela wodę nad nim. Zgodziłem się. Następnie zameldowałem kapitanowi, że samoloty będą ostrzeliwać okręt podwodny. Amerykańscy marynarze obawiali się, że niemiecka załoga zaatakuje. U-505 wystrzelił torpedę i niszczyciel odpowiedział ogniem. Oba chybiły. Amerykanie ostrzeliwali okręt podwodny z broni maszynowej samolotów i niszczycieli. Niemieccy marynarze chcieli tylko cało opuścić jednostkę. Wyszedłem przez właz na kiosku i zauważyłem Gottfrieda. Zawołałem go, ale potem zobaczyłem, że nie żyje. Dostał tutaj. Potem skoczyłem. Gdy wyszedłem, zobaczyłem samolot nadlatujący od sterburty. Nie wiedziałem, czy będzie strzelał. Skoczyłem w stronę rufy, zadziało. Z przodu zbliżał się samolot, więc skoczyłem do wody i zanurkowałem. Atak trwał tylko 11 minut. Skończył się, zanim dyżurni piloci na Guadalcanal zrozumieli, że się zaczął. Powiedziałem chłopakom, że tam jest okręt podwodny. Ten wielki Teksańczyk kazał mi zmoczyć głowę i wracać do łóżka. Odpowiedziałem, że to nie jest żart, że tam naprawdę jest okręt podwodny. Po 3-4-minutowej sprzeczce wszyscy pobiegli za mną, żeby zobaczyć, co się stało. Teksańczyk był strasznie podekscytowany. Wrócił do środka i zdjął buty. Wybiegł na pokład i zamierzał skoczyć za burtę. Kapitan Gallery wysłał wiadomość do wszystkich 6 okrętów grupy taktycznej. Przejmujemy ten okręt podwodny. Nadszedł dzień, którego jego ludzie się nie spodziewali. Oddziały abordażowe wsiadły do szalup i wyruszyły, aby zająć swoje miejsce w historii. Ucichły strzały.
Wsiedliśmy do szalup i spuścili nas na wodę. To nie trwało długo. Płynąc w stronę okrętu podwodnego, mijaliśmy niemieckich marynarzy, którzy go opuścili. Ratujcie nas, prosili. Powiedziałem im, że ktoś inny ich wyłowi, bo my płyniemy do okrętu. Gdy oddziały abordażowe zbliżały się do okrętu podwodnego, nie wiedziały, co tam na nie czeka. Zaminowane włazy, zalane grodzie, czy niespodziewany atak niemieckiego marynarza. Jako pierwszy czoło nieznanemu stawił oddział abordażowy z USS Pillsbury. Amerykańscy marynarze szybko przetrząsnęli zdobycz w poszukiwaniu min pułapek, ale Niemcy opuścili okręt w takim pośpiechu, że nikt nawet nie pomyślał o ładunkach wybuchowych. Za to jeden z niemieckich marynarzy otworzył denny zawór zatapiający. Udałoby mu się zalać i zatopić okręt, gdyby nie zostawił w pobliżu pokrywy zaworu. Zatopieniu zapobiegł ktoś z oddziału abordażowego. Założył i zamknął pokrywę. Niemcy chcieli swój okręt zatopić. Duża ilość wody przechyliłaby go i ściągnęła na dno. Mówiono nam o minach. Dotykając tej pokrywy, zastanawiałem się, czy nie ma pod nią ładunku wybuchowego. Powiedziałem Wayne'owi, że pewnie nie i podniosłem ją. Eksplozji nie było. Działaliśmy szybko, bo nie wiedzieliśmy, czy znaleźli zawór. Gdy Lucosius powiedział, że nic tam nie ma, podniosłem kilka rzeczy. Czułem się lepiej, ale nadal musieliśmy się spieszyć. Marynarze z pozostałych oddziałów abordażowych nadal obawiali się, że okręt może kryć kolejne niebezpieczne niespodzianki. Wspięliśmy się na kiosk i zeszliśmy po drabinie. Trochę się baliśmy, bo podejrzewaliśmy, że tajne materiały mogą znajdować się w jakimś zaminowanym schowku. Wszystko, czego dotykaliśmy, mogło wybuchnąć. Był z nami oficer, który znał się trochę na materiałach wybuchowych. Ale myślę, że tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, co robić, gdybyśmy je znaleźli. Musieliśmy jak najszybciej wykonać swoje zadanie i opuścić okręt. Myśleliśmy, że i tak zatonie. Oddział abordażowy znalazł na U-505 nie lada skarb, jeśli chodzi o niemieckie tajemnice wojskowe. Zapakował do 9 worków pocztowych 500 kg książek kodowych, map, różnych wydawnictw oraz 2 maszyny szyfrujące Enigma. Szybko zapakowali te materiały na wellboty i zawieźli na Guadalcanal. Nie wiedzieli, jak ważne było ich trofeum. Oddziały abordażowe zabezpieczyły ubota, a inni członkowie załogi wyłowili z wody niemieckich marynarzy. Zginął tylko jeden człowiek. Kapitan Lange został poważnie ranny. Niemieckich jeńców zabrano na Guadalcanal i umyto. Spłukaliśmy ich słoną wodą. Byli bardzo wdzięczni. Od 60 dni nie widzieli światła dziennego, więc czuli się naprawdę kiepsko. Pomimo, że Amerykanie przejęli okręt podwodny, to nie był jeszcze koniec ich pracy. Następnym zadaniem było wzięcie go na hol. Najpierw niszczyciel Pillsbury próbował zaczepić linę holowniczą. Ale zbytnio się zbliżył i płetwy dziobowe okrętu uszkodziły mu kadłub, zalewając 2 główne przedziały niszczyciela. Pillsbury się wycofał, a rolę holownika przejął Guadalcanal. W środku nocy lina holownicza pękła. Rozpętało się piekło i zastanawialiśmy się, czy okręt podwodny nie zatonie. Otoczyliśmy go niszczycielami. Na szczęście następnego ranka udało się zaczepić nową linę holowniczą. W końcu Gallery bezpiecznie zamocował zdobycz do lotniskowca. Tylko co teraz miał z nią zrobić?
Gdy rankiem 5 czerwca 1944 roku wzeszło słońce, marynarze z lotniskowca Guadalcanal ujrzeli za rufą niezwykły widok. Do okrętu przymocowany był na stalowej linie jeden z budzących grozę hitlerowskich U-botów. Ten, który przejęli poprzedniego dnia. Kapitan Daniel Gallery był tak zajęty zastanawianiem się, co zrobić z okrętem podwodnym, że nie poinformował wywiadu marynarki o tym, że znaleziono tajne materiały. Po kilku próbach oficer łączności namówił go w końcu, żeby poinformował Waszyngton o ich niezwykłym trofeum – książkach kodowych, mapach i maszynach szyfrujących. Ciągle powtarzałem, żeby wysłał raport z informacją, co znaleźliśmy. Nie wiem, kiedy ją nadano. Odpowiedź przyszła natychmiast. Dostaliśmy pilne instrukcje. Wywiad marynarki był zachwycony i zarazem przerażony zdobyciem książek kodowych i maszyn szyfrujących, bo wiedział coś, o czym Gallery i jego ludzie nie mieli pojęcia. Za 2 dni alianci mieli szturmować plaże Normandii. Gdyby Niemcy dowiedzieli się o przejęciu okrętu podwodnego i zmienili kody, każdy następny krok aliantów byłby skazany na niepowodzenie. Zwierzchnicy Galeriego zawetowali jego plan zabrania okrętu podwodnego do najbliższego portu Dakaru. Było tam zbyt wielu szpiegów. Skierowali go na stosunkowo bezpieczne Bermudy. Z dziennika pokładowego wynika, że zmierzaliśmy do Dakaru. Byliśmy zaledwie kilkaset mil od wybrzeży Afryki, ale tam była niemiecka ambasada. Zauważyliby okręt wpływający do portu, a nasze dowództwo chciało zachować to w tajemnicy. Popłynęliśmy na odległe o przeszło 2000 mil Bermudy. Waszyngton wysłał tankowiec i holownik, żeby przetransportować okręt podwodny na taką odległość. W czasie 10-dniowej podróży na Bermudy niszczyciele patrolowały wody wokół okrętu podwodnego. Trzymały wszystkie statki z dala od swojej zdobyczy. Bezpieczeństwu zagrażały nie tylko okręty nieprzyjaciela. Gallery powiedział 3000 swoich ludzi, że nie wolno im opowiadać o największej przygodzie ich życia. Każdy przeciek miał być surowo karany. Stwierdził, że na pewno dowiedzą się, kto zdradził. I jeśli ktoś o tym wspomni, nie zostanie oddany pod sąd, lecz rozstrzelany o wschodzie słońca. Wszyscy na pokładzie naszego okrętu dostali list od kapitana Galeriego. Nadal go mam. Napisał, że nie wolno nam nikomu o tym wspominać. Ostatnia linijka brzmiała: i żeby wam nawet nie przyszło do łba puścić parę z gęby. Cały kapitan Gallery. Potężny niemiecki okręt podwodny U-505 dotarł na Bermudy 19 czerwca 1944 roku. Jego zdobycie było symbolem upadku floty U-botów. Tajne materiały wysłano do Waszyngtonu. Były wśród nich nie tylko książki kodowe i maszyny szyfrujące, ale także mapy pozwalające wywiadowi ustalać pozycję niemieckich okrętów podwodnych. Dotarliśmy do Waszyngtonu. Wszędzie było pełno uzbrojonych strażników i opancerzonych ciężarówek. Przepakowali ładunek do takiego pudła. Zabrali mnie i worki pocztowe do siedziby wywiadu marynarki. Trafiliśmy do miejsca, w którym rozpracowywano kody. Jakiś facet ucieszył się, że mają ustawienia na dzisiaj i od razu zabrali się do pracy. Każdy U-bot meldujący się w bazie używał takiej kartkowanej mapy z literami. Meldował na przykład, że jest na AG, co nic nie znaczyło dla kogoś, kto nie miał takiej mapy. Na tej pozycji przejęliśmy U-505. Teraz mogliśmy nie tylko rozszyfrowywać meldunki, ale także dokładnie ustalać pozycję okrętów. W ciągu ostatnich 11 miesięcy wojny alianci zatopili prawie 300 U-botów. U-505 przyczynił się nie tylko do złamania kodów. Marynarka miała w swoich rękach niemiecki okręt podwodny i mogła z bliska przyjrzeć się wrogowi. Na pokładzie U-505
znajdowało się najnowsze osiągnięcie niemieckiej techniki – torpeda akustyczna T5. Ta torpeda potrafiła namierzyć odgłos śrub okrętu. Dzięki odnalezieniu jej na pokładzie U-505, alianci mogli opracować środki zaradcze i samosterujące torpedy akustyczne stały się prawie bezużyteczne. To była skarbnica wiedzy, zwłaszcza w zakresie budowy niemieckich ubotów. Poskromiony już U-505 przez resztę wojny służył pod nazwą Nemo jako pomoc naukowa do szkolenia naszych podwodniaków. Po zakończeniu wojny U-505 trafił do portu w New Hampshire. Kapitan, który przejął ten niemiecki okręt podwodny, po raz kolejny musiał bronić go przed spoczęciem na dnie oceanu. Chociaż II wojna światowa zakończyła się w 1945 roku, U-505 nadal musiał walczyć w czasach pokoju. Po wojnie okręt powędrował do stoczni marynarki wojennej w Portsmouth w New Hampshire. Spoczywał tam zapomniany do 1948 roku, gdy marynarka postanowiła go zniszczyć. Daniel Gallery znowu bronił go przed zatopieniem. Stwierdził, że ten okręt się nie poddał, tylko został zdobyty w walce na pełnym morzu. Był to pierwszy nieprzyjacielski okręt przejęty przez amerykańską marynarkę od 1812 roku. Starał się go gdzieś umieścić jako pomnik ku czci ludzi, którzy zginęli na Atlantyku w czasie II wojny światowej i jako pomnik ku czci całej marynarki wojennej. Okręt chciało przyjąć Muzeum Nauki i Przemysłu w Chicago, rodzinnym mieście Galeriego. Zbieranie funduszy trwało kilka lat. W końcu, w maju 1954 roku, U-505 wyruszył w swoją ostatnią podróż. Okrążył Kanadę i drogą morską przez Zatokę Świętego Wawrzyńca dopłynął do Chicago. Miasto powitało go z wielką pompą. Ostatni odcinek drogi do muzeum U-505 musiał pokonać lądem. 15 tysięcy osób obserwowało, jak okręt z mozołem pokonuje tę odległość z prędkością 20 cm na minutę. Na miejscu U-505 stał się pomnikiem ku czci wszystkich marynarzy zaginionych na morzu w czasie obydwu wojen światowych. Dwadzieścia lat po przejęciu okrętu przez marynarkę amerykańską w 1964 roku dwaj kapitanowie ponownie spotkali się na pokładzie okrętu, który zmienił ich życie. W ciągu ostatnich 20 lat wiele się wydarzyło. Znaczące jest to, że kapitan Lange jest tutaj i że jesteśmy przyjaciółmi. To dowód, iż w ciągu 20 lat narody i ludzie, którzy byli wrogami, stali się przyjaciółmi. Ale tego typu okręty podwodne omal nie zmiotły nas z powierzchni mórz 20 lat temu. Znalezienie się ponownie na pokładzie tego okrętu to wielkie przeżycie. Myślę, że czas wyleczył wiele ran. Nie mam żalu, choć to oczywiście trudne. Z jednej strony cieszę się, że to wszystko się skończyło, ale z drugiej wraca wiele wspomnień. Przez lata Amerykanie i niemieccy weterani z U-505 odwiedzali okręt w muzeum i stawali twarzą w twarz ze swoją historią. Gdy wróciłem do pomieszczenia torpedowego, w którym wcześniej służyłem, po plecach przebiegł mi dreszcz. Zobaczyłem miejsce swojej służby w innym świetle. Wszystkie torpedy były w innych miejscach. Natychmiast przypomniałem sobie zadania, które musieliśmy wykonywać.
Gdy pierwszy raz zobaczyłem okręt w muzeum, zdałem sobie sprawę, że jego sprowadzenie tutaj było nie lada osiągnięciem. To było nasze zadanie. Znajomy widok przywołał z pamięci wydarzenia, które rozegrały się tamtego długiego dnia. Powiedziałem jednemu z Niemców, że nie ma zwycięzców i przegranych, tylko ci, którzy przeżyli. Najwspanialszym ocalałym po walkach o U-505 jest sam pechowy okręt. Przeżył swoje bliźniacze jednostki i wylądował na amerykańskiej ziemi. Wersja polska Synthesis Media. Tekst Anna Jasiewicz, konsultacja Jerzy Janowski. Czytał Jacek Sobieszczański.